Od kogo zależy, jak uważasz, twój sukces jako aktora? Sukces jest pochodną twoich wysiłków. To nie ma tak, że od kogoś zależy. Ktoś może cię motywować. A jakbym cię zapytała, wymieniając konkretne nazwiska, to powiesz mi tak lub nie? A zabawmy się w to. Dobrze. Władysław Pasikowski. Tak. Tak, no dał mi pierwszą rolę na dużym ekranie. Taką ważną rolę, to jest w Krolu. Okay. Oczywiście, że ja miałem szczęście, że trafiałem w swoim życiu na odpowiednich ludzi w tym zawodzie. Mhm. Bo pierwszą osobą to był Jan Machulski. To był opiekun mojego roku. On mnie nauczył gotowości aktorskiej. Co to? To jest coś takiego, że aktor musi być gotowy do wykonania zadania aktorskiego w każdych okolicznościach, w każdym momencie, o każdej porze dnia i nocy. Jezus, czyli jak mówi reżyser, proszę pana, robi pan to i to, to nie masz tak, że wie pan co, ja sobie to w domu przećwiczę, jeszcze się nauczę na pamięć, jutro przyjdę i to zrobię. Nie, bo na twoje miejsce jest 100 innych. Jak Janek Machulski mówi, ściągasz marynarkę i to robisz. Tu i teraz, bo dostałeś takie zadanie. On mnie nauczył gotowości aktorskiej. Z kolei Adam Hanuszkiewicz, z którym robiłem dyplom, dał mi główną rolę do zagrania, nauczył, dał mi wiarę w siebie. Mhm. Wiesz, że tak. Andrzej Wajda? Andrzej Wajda nauczył mnie tego, że w każdym momencie swojej pracy muszę dawać z siebie 100%. On powiedział piękną rzecz, bo jak ja powiedziałem, że jedną scenę muszę zagrać tak, drugą tak, on mówi, niech pan w każdej scenie gra wszystko. Ja mówię, a dlaczego? Bo ja nie wiem, która zostanie w filmie. Wiesz, i to mi otworzyło oczy, że to tak jest. Bogusław Linda? Z nim zacząłem swoje duże filmowe role i on bardzo, bardzo sumiennie go obserwowałem. I on mnie uczył tego. Znaczy, jego wskazówki było tyle cenne, że on mi pokazał, że tego, co nas uczą w szkole, to niekoniecznie to jest dobre. Olaf Lubaszenko. No. To jest przyjaciel, który z kolei dbał o moje zdrowie psychiczne. Jak? Kiedy się denerwowałem, a ja jestem furiatem, czasami wybucham, wiesz, i cholerykiem, może tak. To tak mnie brał za ramiona i mówi, Cezary, nie denerwuj się, nie wolno ci. Jesteś własnością narodu.